Cześć, tutaj Elfik. Czy widzieliście filmiki na TikToku albo rolki na Instagramie, na których artyści doskonale mieszają kolory, tak aby idealnie pasowały do obiektu, który będą malować? Istnieją również ekstremalne wersje tych filmików, w których artyści zanurzają pędzel tylko raz w danym odcieniu farby i ten kolor jakimś cudem magicznie za każdym razem wychodzi doskonały. Za pierwszym razem. Jakiś czas temu youtuber Jazza postanowił zrobić z tego trendu wyzwanie dla youtuberów i cóż, jeżeli jesteście ciekawi, czy te One Deep Challenge są możliwe, czy może zostały spreparowane oraz w ogóle jak mi pójdzie to wyzwanie, to zapraszam Was do oglądania. Muszę Wam powiedzieć, że na samym początku zdecydowałam, że zrobię to wyzwanie farbami plakatowymi, bo wydało mi się wielkim marnowaniem farby używanie jej do po prostu zwykłego wyzwania, powiedziała Basia, która zestawem za 10 tysięcy złotych kolorowała sobie żyrafkę. Cóż, no dobrze, nie przedłużając, zaczynajmy. Mam tutaj farby, które zaraz poukładam bardzo ładnie. Przygotowałam sobie również szpatułkę. To nie jest szpatułka do mieszania farb. To jest szpatułka, którą się nakłada pan pastele. Ona ma tutaj normalnie jeszcze taką jakby gąbeczkę. Tylko że uznałam, że to fajnie wygląda. Prawdopodobnie ostatecznie będę to mieszać pędzlem, ale uznałam, że ze szpatułką to będzie wyglądać tak bardzo, wiecie, profesjonalnie. Mam też pocięte kawałki papieru, żeby można było na nich robić swatche. Przygotowałam sobie na sam początek kilka takich prostych rzeczy, z których będziemy próbowali smaczować kolor. Postarałam się, żeby te kolory były takie trochę, no, nietypowe, tak? No dobra, zacznijmy może od czegoś prostego. Znalazłam taki pomarańczowy kawałek papieru. No i co? I jedziemy. Taka pierwsza myśl jest taka, żeby połączyć żółty z czerwonym, ale w sumie nie wiem, czy ten i rozjaśniać to żółtym. W ogóle już na samym początku widzę pierwszy problem z tymi farbami. Otóż czerń nie jest czarna, a czerwień nie jest czerwona. To jest tak jakby czerwony pomieszany z białym, więc ja nie wiem, czy ja tego wyzwania nie przegrałam już na samym początku. Ale spróbujmy. Jesteśmy profesjonalistami. Aha, tego się nie da tak tym nakładać? Czy się da? Ojejku, to jest taki bardziej glutek. No, nie wiem, czy ja przypadkiem nie zrobiłam źle, że ja to tak zrobiłam. No dobrze. Myślę, że zaczniemy od tego koloru. Aha, i spróbujmy teraz ten czerwony, który nie jest czerwonym. Zobaczymy, co wyjdzie. No zdecydowanie pierwszy problem, jaki ja tutaj widzę, polega na tym, że że ja tutaj tak jakby nie mam kolorów podstawowych, a kolory podstawowe to jest podstawa w mieszaniu barw. No ale dobra, zobaczymy dalej. Nie jest źle, jak to daje na kartkę nawet. Tylko że farba się nie chce trzymać. Co sądzimy? Close enough? Chyba close enough. Dobra, wiecie co? Mała zmiana planów i spróbuję teraz tak dla odmiany wykorzystać inne farby. Już trudno, poświęcimy się. Mam tutaj okładkę szkicownika Canson. Uznałam, że ten kolor jest bardzo wyjątkowy, więc spróbujemy rozmieszać taki, jak jest tutaj. No i oczywiście pierwszy pomysł jest taki, żeby wziąć odrobinę czerwonego. Jak ci ludzie to robią, że im się te kolory tak nie brudzą. No i może ten. W sumie jednak się tym słabo miesza, ale fajnie to wygląda. O, albo tak spróbuję. Tak, spróbujemy. Może przydałoby się to troszeczkę rozjaśnić.
Nie, no ale patrzcie, no dosłownie to było pierwsze zanurzenie praktycznie. To może ja spróbuję też to wyzwanie zrobić w tej wersji, wiecie, że jest po jednym zanurzeniu i wtedy też ma wyjść kolor. No nie wiem. Dobra, dam trochę białego z innego zestawu. I zobaczymy. Dobra, zobaczmy jak to wyszło. Już jestem cała brudna, ale dobra, nieważne. No i co sądzimy? No identyko jest, umówmy się, tak? Ja sama sobie zaliczam, nie wiem czy wy mi zaliczacie. Dobra, zmieniamy temat. Mam tutaj takiego oto listka. Nie wiem czy wy dokładnie widzicie jego kolor. To jest taki bladozielony. I oczywiście pewnie pierwszą myślą wielu z was byłoby zaczęcie od zielonego i rozmieszanie go z jakimś tam białym. Ale widziałam, że wiele osób raczej woli zaczynać od pomieszania żółtego i niebieskiego. I tym razem może będę to robić w mniejszych porcjach. Powiem, że nawet przyjemnie się to miesza tą szpatułką. Zmieniłam sobie szpatułkę na taką z bardziej ostrym czubkiem. Minimalnie żółtego może. Albo w sumie może tamtego mogłam dodać. Kto wie. Nie mam białej farby z tamtego zestawu, więc YOLO użyjemy z tego. O, tego glutka. Nie wiem jak wy się bawicie, ale ja fantastycznie. Kiedy nie wiem czy za dużo nie dałam. No dobra. O, i zdecydowanie za mało żółtego. Teraz jest taki za bardzo turkusowy. A to może tego żółtego, co sobie dołożyłam, dam. Najlepiej tego dodawać w małych porcjach niby. Ale kto ma tyle cierpliwości, no nie? No nie, teraz za dużo jest chyba tego żółtego. Teraz jest za ostry ten kolor. Trzeba go troszeczkę złagodzić, bo widzicie, ten kolor tutaj jest taki bardziej zbrązowiały, więc ja sobie zgarnę to, co mi tutaj zostało, żeby przygasić trochę ten kolor. O, lepiej. Wiecie co, mam wrażenie, że wcale mi to nie idzie aż tak źle, jak się spodziewałam, że mi pójdzie. Myślałam, że jestem trochę gorsza w mieszaniu kolorów. Minimalnie tego. Minimalnie. I trochę więcej białego. Za dużo tego dałam. Generalnie zasada jest taka, słuchajcie, że jeżeli chcecie przygasić jakiś kolor, to nie dodajecie do niego czerni, tylko dajecie odrobinę koloru przeciwnego. Na przykład jeżeli chcecie lekko zgasić zielony, żeby on nie był taki za bardzo zielony, no po prostu dodajecie kolor, który jest przeciwny na kole barw, czyli czerwony. No i co sądzimy? Dobra, słuchajcie, postanowiłam tej plamy nie ścierać, bo po co mielibyśmy marnować farbę. I zdecydowałam, że teraz spróbujemy zrobić odcień mojej skóry, ale na podstawie tego zielonego, który tu macie. Nie wiem, czy kojarzycie, ale ja miałam taki filmik, w którym opisywałam technikę verdaccio, polegającą na tym, że malowanie portretu zaczynamy od zrobienia podkładu w kolorze zielonym. Ponieważ taki zielony podkład lepiej uwydatnia taką jakby trójwymiarowość skóry. No więc spróbuję zrobić sobie odcień mojej ręki, bazując na tym odcieniu zielonego. No i tak jak mówiłam, spróbujemy go najpierw zgasić bardzo mocno, dodając koloru, który jest po zupełnie przeciwnej stronie. No i w sumie mogłam tego aż tak do końca nie ścierać. Ale okej. Jednak odrobinę więcej czerwonego, bo nie wiem czy widzicie, ale ten kolor tutaj jest dosyć chłodny, natomiast moja dłoń jest taka bardziej cieplejsza. Odrobinkę. Minimalnie żółtego. No i co? I walniemy biały na sam koniec, co? Mogłabym pójść na łatwiznę i zacząć od tej ochry żółtej, która tutaj jest, ale... Powiem wam, że ta szpatułka się wygina, więc to nie jest taki idealny... Idealne narzędzie, no ale... Czego nam tu brakuje żółtego? I im też to nie wychodziło za pierwszym razem, pamiętajcie. A ten biały w ogóle nie rozjaśnia nic. Ale trudno. Prawie, powiem wam. Znaczy powiem wam, że generalnie z kolorem skóry to jest po prostu tak, że najlepiej zmieszać wszystkie farby jakie macie i potem stopniowo dokładać sobie białego. I prawie na pewno wyjdzie wam odcień skóry. Miałam też taki odcinek, w którym robiłam Free Marker Challenge. I tam miałam żółty pisak, niebieski i czerwony. No i odpowiednio mieszając je z wodą, udało mi się uzyskać właśnie odcień skóry. I dałam tam bardzo dużo niebieskiego, co
pewnie wiele osób zszokowało. Wygląda to w tym momencie tak. Zgodzimy się, że jest to tak jakby mniej więcej taki odcień, jak kupowaliśmy podkłady, będąc w szkole średniej, kiedy jeszcze nie było kanałów makijażowych na YouTube. Trochę za ciemny i w tym momencie się utlenia na pomarańczowo w tym miejscu. No dokładnie jak podkład. Słuchajcie, zrobiłam sobie podkład. No, chyba spoko. Chyba jest okej. Okay. Ja zaliczam. No dobra, i na koniec bonusowo One Deep Challenge. Widziałam na internecie filmiki, w których pewna dziewczyna, chyba to była dziewczyna, próbowała dopasować kolor farby do koloru jakiegoś przedmiotu, ale ona zanurzała pędzel wyłącznie raz po jednym z każdych kolorów podstawowych. Te kolory tutaj to nie są aż tak do końca podstawowe, ale o tym pewnie już wiecie z filmiku Kłamstwo koła kolorów. Wybrałam sobie taki odcień. To jest taka jakby lekko zielonkawa, gruszkowa, ale tak nie do końca karteczka, bo uznałam, że ten kolor może być dosyć trudny do dopasowania. I tak jak wam mówię, zadanie polega na tym, żeby za jednym razem praktycznie dopasować ten kolor. Wątpię, żeby mi to wyszło, szczerze mówiąc. Ale w porządku. Zastanawiam się, czy tamte filmiki, które ona robi, są sfałszowane, czy nie. Wyglądały legitnie i jestem przekonana, że są na świecie ludzie, którzy potrafią coś takiego zrobić. Ale z drugiej strony, kiedy oglądam filmiki innych artystów z miksowania farb, i to takich zaawansowanych artystów, im dopasowanie koloru jednak zajmuje trochę czasu, a jej tak... No nie wiem. Dobra, zacznę od zanurzenia bardzo głęboko pędzla w białej farbie, bo ten kolor jest dosyć jasny. Wezmę też odrobinkę czerwonego, chyba trochę za dużo nabrałam, ale już za późno. Nie będziemy powtarzać, bo to by było nieuczciwe. Zanurzę też sporo w żółtym, bo jednak będziemy robić coś na kształt zielonego. Halo. No i nie wiem, czy też nie za dużo. Wezmę też niebieskiego, a z czarnego zrezygnuję. No i co? Próbujemy, tak? Zobaczymy, co wyjdzie. Ha, ha, ha! No, mogłam jednak wziąć więcej tego białego, a mniej żółtego. No nie, nie jest to ten kolor. Zdecydowanie nie jest to ten kolor. Ale mniej więcej i tak jestem dumna z siebie, że trafiłam przynajmniej, wiecie, w... Nie wiem, podobną stylistykę koloru, ten jest bardziej taki chłodny, a ten jest bardziej ciepły, ale mimo wszystko no oba są takim jakby trochę odcieniami zielonego jednak, nie? No, była to podobna grupa kolorystyczna i na swoje usprawiedliwienie mam również to, że ten biały jest trochę przezroczysty. A spróbujmy dodać więcej białego, tak bonusowo, to już jest poza konkursem, dodajmy więcej białego. No nadal jest to kolor... A mocno za ciepły, tutaj jest chłodny. No nie, nadal kupa. Dziękuję za uwagę. Idę sprzątać. Okej, w tym filmiku to już wszystko. Dajcie mi koniecznie znać, czy wam się podobało i czy może znacie inne wyzwania, które sprawdzają artystyczne umiejętności. Dajcie znać, jak waszym zdaniem mi poszło. Możecie przyznawać mi punkty albo je odejmować. A jeżeli lubicie elfy, albo rysowanie, albo mnie, to subskrybujcie kanał, lajkujcie fanpage, piszcie komentarze i dawajcie łapki w górę. Cześć!